Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję i test nowej myszki od firmy Gigabyte, myszki bezprzewodowej z serii Air M60. Myszka już niedługo powinna być w polskich sklepach, a jej cena ma wynieść jakieś 80-90 zł. Dokładnie jeszcze nie wiem, ale coś w tych granicach. Tak więc cena niezbyt wygórowana, a myszka w testach sprawdziła się naprawdę świetnie. Jest to co prawda idealna myszka dla graczy, ponieważ jest bezprzewodowa i próbkowanie tylko 125 Hz, więc może to opóźnienie być troszeczkę za duże do szybkich gier, chociażby Counter-Strike, ale myszka sama w sobie jest genialna. Dlaczego? Przekonacie się za chwilkę. Ceny innych myszek Gigabyte'a sprawdzicie sobie w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy. A więc przed nami myszka Gigabyte Air M60. Najnowszy model, myszka bezprzewodowa, myszka bardzo ciekawa. W testach spisała się naprawdę świetnie, ale o tym za chwilkę. Na początek podstawowe dane. Więc mamy tutaj myszkę bezprzewodową, która z komputerem komunikuje się za pomocą takiego nanoodbiornika. Na myszce jest też miejsce, żeby go sobie schować w razie czego. I myszka posiada sensor laserowy. Mamy tutaj trzy wartości DPI i wynoszą one 1000, 1600 i 3200 DPI. Producent też się chwali, że ta najwyższa nawet rozdzielczość nie jest interpolowana, czyli jest to prawdziwa rozdzielczość zapewniana przez ten sensor laserowy. Jeśli chodzi o próbkowanie, no niespodzianek tutaj nie było. Zobaczycie sami w testach 125 Hz, jak większość bezprzewodówek, czyli do gier taka myszka może troszeczkę się nie nadawać, tym bardziej do szybkich gier typu Counter-Strike, Global Offensive, gdzie to opóźnienie wynosi 8 milisekund, a nie 1, więc różnica jest. I tak jak mamy tutaj na wskaźniku, jeśli chodzi o te rozdzielczości, to rozdzielczość 1000 jest polecana tutaj przez producenta do rozdzielczości HD, jeśli ktoś jeszcze ma takie monitory, natomiast rozdzielczość 1600 jest dedykowana rozdzielczością Full HD, natomiast 3200 idealna dla Ultra HD, czyli znanej Wam lepiej rozdzielczości 4K. Akurat nie miałem w testach monitora z 4K, żeby to sprawdzić, natomiast wiem z testów poprzednich myszek, jak miałem taki monitor w testach, że około 3000 bardzo fajnie się tam sprawdzało, więc ta wartość jak najbardziej fajna. Co do konfiguracji, mamy oprogramowanie, możemy sobie tu kilka rzeczy skonfigurować. Wartości DPI co prawda nie, natomiast możemy zmienić sobie czułość wskaźnika programowo i chociażby zaprogramować przyciski. Jeśli chodzi o te przyciski, mamy bardzo fajne przyciski główne, cichutkie jak słyszycie, reagują, no zobaczcie, aż dotąd, więc super. Mamy bardzo fajną gumową rolkę, szeroką, dlatego palec dobrze się na niej trzyma. I też co ciekawe, moi drodzy, zobaczcie, to widać wyraźnie, że ta rolka jest pochylona, tak żeby palec przyjął taką bardzo naturalną pozycję, bardzo fajnie jest to zrobione i bardzo praktycznie. Następnie mamy tutaj trzy rzeczy. Przycisk do zmiany DPI, jak widzicie mamy wyświetlacz i wiemy od razu, którą rozdzielczość mamy, czy HD, czy Full HD, czy Ultra HD, czyli 1000, 1600 czy 1200. A tutaj mamy przycisk Gigabyte Free Scrolling. Jeśli go naciśniemy, możemy bardzo precyzyjnie, bardzo płynnie przewijać dokumenty, strony do góry, na dół i na boki. Jest to coś podobnego, jak sobie naciśniemy po prostu rolkę myszy, która też działa jako przycisk. Wtedy robi nam się taki celowniczek i też można w ten sposób używać. Natomiast ten free scrolling Gigabyte'a jest dużo bardziej precyzyjny. Działa generalnie podobnie, na podobnej zasadzie, natomiast jest to dużo bardziej precyzyjne i fajnie się z tego korzysta. Wystarczy przytrzymać i wtedy wykonywać ruchy myszką. Rolka kręci się z takim dość dużym oporem skokowo, więc bardzo fajnie jak dla mnie. No i działa jako przycisk, działa dość cicho. Poza tym mamy jeszcze dwa przyciski boczne umieszczone dość dobrze, ponieważ wystarczy kciuk nieco tylko unieść i też nie są jakieś specjalnie głośne, można je sobie zaprogramować. Co do przycisków, to by było na tyle, natomiast zobaczcie, trzeba nad tym chwilę pomedytować, że ta myszka ma
rewelacyjne profilowanie pod prawą dłoń. Po prostu tak wygodnej myszki, tym bardziej bezprzewodowej, dawno w rękach nie miałem. I powiem Wam, że spokojnie może konkurować z takim cudem jak Logitech MX Master, który kosztuje 400 zł, kosztował nawet 450 i też jest to mycha bezprzewodowa, bardzo wygodna. Natomiast tutaj mamy, moi drodzy, uwaga, mychę za 80 zł o bardzo podobnych parametrach, funkcjach i niezwykle wygodną i też porządnie wykonaną. Tak więc zachwycajmy się dalej nad tym kształtem, ergonomią. Zobaczcie, widzicie sami, że tutaj żadnej ściemy Wam nie wciskam. Mamy bardzo mocne profilowanie, wyprofilowane też delikatnie same przyciski. To wszystko bardzo schodzi. Mamy tą rolkę przekrzywioną, dlatego palec nie jest jakoś prosto wygięty, tylko fajnie tak naturalnie się na niej kładzie. Korpus nam schodzi w tył, więc całe podparcie dłoni jest świetne. Następnie mamy tutaj, zobaczcie, dość wklęsłe i mocno gumowane miejsce, gdzie nasz kciuk się po prostu bardzo dobrze czuje i pewnie się trzyma. Do wielkości myszki, zobaczcie, do takiej średniej dłoni jak najbardziej fajna. Dłoń w pełni na niej spoczywa. No i z tej strony mamy również takie profilowanie, półeczkę, więc może tutaj chociażby mały palec się na tym opierać. Tak więc, moi drodzy, myślę, że nad tą myszką długo myślano i bardzo dobrze to wymyślono, ponieważ jej kształt jest świetny. Za wygodę już teraz Wam mówię, maksymalna ocena, z myszki korzysta się świetnie. No i przy okazji jakość materiałów. Powiem Wam, że tutaj też nie mam do czego się przyczepić. Przyciski są bardzo fajne, jak słyszeliście, chodzą cichutko, są bardzo ładnie wykonane, to wszystko jest świetnie do siebie dopasowane. Przy okazji kolorystyka, czerń i takie szare akcenty bardzo ładnie się uzupełniają. Elementy gumowane mamy, tak jak mówiłem, tutaj i tutaj. Natomiast cały korpus jest z bardzo fajnej jakości tworzywa, naprawdę nie ma się co przyczepiać. I logo Gigabyte'a tutaj. I od spodu też, powiedzmy to otwarcie, nie ma lipy, jak na myszkę praktycznie biurową. Mamy naprawdę duży ślizgacz tutaj i aż 3 ślizgacze tutaj. Przy okazji są też bardzo dobrej jakości. No i sensor laserowy, a na spodzie miejsce na ten odbiornik. Włącznik, wyłącznik, przycisk do połączenia, sparowania z tym odbiorniczkiem. Oraz tutaj mamy zasobnik na baterię. Na starcie dostajemy Duracelle, czyli baterie jak dla mnie najlepszej jakości, najwyższej jakości, najlepsze po prostu jakie są. Sam jak kupuję baterie, to staram się też tylko Duracelle, nie kupować żadnych tam zamienników tańszych, bo nie ma sensu. Więc producent deklaruje, że na pojedynczych bateriach, na 2 sztukach, ta myszka będzie działała do 2 lat. Więc naprawdę bardzo, bardzo długi czas. Ja oczywiście nie testowałem jej tak długo, jedynie kilka tygodni, natomiast z bateriami nic się nie działo, to już mogę powiedzieć śmiało. Więc przy takim codziennym użytkowaniu nawet 2 lata, nawet jak pociągnie 1,5 roku, to jest świetny wynik, o baterię nie musimy się martwić, więc jak na myszkę bezprzewodową, rewelacja. Do samego sensora bardzo dobrze sprawuje się na podkładkach, ale także na blacie radzi sobie bez żadnego problemu. Nawet na gorszych powierzchniach, bardziej nietypowych, typu kanapa czy jakiś blat szklany też sobie radzi. Co do precyzji wskaźnika, zobaczycie za chwilkę testy syntetyczne, będzie tego dużo. I moi drodzy, co do wagi myszki, powiem Wam, że jest dość ciężka. Producent deklaruje tutaj 106 gramów bez baterii, natomiast jakby nie było, baterie w myszce muszą być, więc ważymy ją sobie jeszcze szybko z dwoma bateriami w środku. Dobra, waga wyzerowana. Więc mamy 147, więc jak taka dobra mycha gamingowa z ciężarkami, baterie wiadomo ważą swoje, około 40 gramów, więc myszka taka dość solidna w wadze, no ale przy okazji te baterie jakoś specjalnie nie dociężają jej, pomimo tego, że waga pokazuje prawie 150 gramów, to przy użytkowaniu jej mamy uczucie płynności, lekkości, właśnie dzięki temu, że jest fajnie wyprofilowana, że jest dobrze wyważona i też dzięki dobrym ślizgaczom. Więc jeśli chodzi o taką prezentację, to by było na tyle. Teraz bierzemy się za testy syntetyczne, a potem już tylko podsumowanie. Tak więc zapraszam do dalszego oglądania.
Dobrze, wszystko widzieliście, czas podsumować testy tej myszki. Powtórzę jeszcze raz to, co powiedziałem na początku filmu. Ta myszka jest dla mnie po prostu genialna. Jedna z najlepszych myszek bezprzewodowych, jakie miałem okazję testować kiedykolwiek. Przede wszystkim cena. Jeśli cena faktycznie będzie tak niska, 80-90 zł, to będzie to super atrakcyjna cena za tą myszkę. Myszka jest świetnie wykonana, bardzo dobrej jakości materiały. Jest niezwykle wygodna, jest tak super wyprofilowana pod prawą dłoń, że po prostu korzysta się z niej bosko. Przyzwyczajamy się do niej już w pierwszym dniu użytkowania, co jest naprawdę świetne. I takie niuanse, jak chociażby ta rolka przechylona troszeczkę w prawo, tak żeby palec przyjął naturalną pozycję, małe rzeczy, ale bardzo, bardzo pomocne w użytkowaniu. No i trzy rozdzielczości do wyboru, dość fajnie dopasowane. Możliwość oczywiście obsługi też przy pomocy najwyższej rozdzielczości monitorów 4K. I mamy tutaj naprawdę dobry laserowy sensor, który działa na wielu różnych dziwnych powierzchniach, ale oczywiście najlepiej czuje się na podkładce czy na blacie, czyli po prostu na powierzchniach równych. I moi drodzy, zaletą też jest bardzo duża żywotność tej myszki na pojedynczych bateriach, dwa paluszki i mamy do 2 lat spokoju z tą myszką. Ja oczywiście testowałem ją zaledwie kilka tygodni, więc nie rozładowałem ich nawet w 5%, dlatego posłużą jeszcze naprawdę długo. Z zasięgu nie ma problemu, 10 metrów to jest deklarowany zasięg, jednak chyba nikt z tak dużej odległości tej myszki do komputera nie będzie stosował, więc moim zdaniem jak na razie chyba najbardziej udana myszka z serii Air. Miałem okazję przetestować kilka modeli, były naprawdę fajne, ciekawe, funkcjonalne, ale ta po prostu bije wszystkie na głowę. Pozostaje tylko czekać, aż pojawi się w sklepach i będzie można sobie kupić taką fajną myszkę. I moi drodzy, gdyby to była myszka dla graczy, nie dostałaby najwyższej noty, ponieważ to próbkowanie troszeczkę nam tam miesza szyki. Natomiast nie jest to myszka dla graczy, jest to myszka biurowa do użytku domowego. Można też nią grać oczywiście, jak ktoś się uprze i z większością gier nie ma żadnego problemu. Dlatego dla tej myszki pełna 10, maksymalna ocena. Myślę, że też rekomendacja kanału, ponieważ jest to bardzo dobry sprzęt, nie gamingowy, po prostu normalna, zwykła myszka do użytku ogólnego, uniwersalna, o bardzo dobrych parametrach, o przystępnej cenie i o świetnej jakości wykonania i komforcie. Za chwilę jeszcze plansza z plusami i z minusami. Pamiętajcie, że ceny innych myszek serii Air, innych Gigabyte'a sprawdźcie sobie w opisie filmu. Wchodźcie też na Facebooka mojego, dużo tam newsów się pojawia i też zaglądajcie codziennie na kanał, bo jest nowy film codziennie. Ale też jeśli czegoś szukacie, zaglądajcie do playlist. Tam macie już ponad 600 filmów posortowanych specjalnie dla Was. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!